W ciuchach czarnej folii Chuj z tobą i z twoją żałosną gadką Wiem, że za pieniądze przespałbyś się z własną matką Mam żal do Boga, że taki ścierwot żyje Nie bez powodu chodzisz z tym pochłastanym ryjem Miej tą świadomość, że moja czarna lista Zaczyna się ty kurwo od twojego nazwiska Los takich jak ty z reguły bywa krótki Powinieneś pod uwagę wziąć karierę prostytutki Kurwo zasrańcu, wiesz co się mówi w mieście Słyszałem, że znów bez swojego koleżkę Masz nowe krwi, wiem, że się nie zmienisz Nie zasługujesz łajco by chodzić po tej ziemi Ty w kłamiesz, nawet gdy mówisz dzień dobry Weź te pieniądze i wsadźcie sobie w odbyt Ja jestem kuro, nie jestem już tak ślepy Ty prowadzasz się z pedałem, który bije swe kobiety Zostaniesz sam jak śmieć, bez swoich pseudokumpli Jeszcze się Stamy i wyrównamy rachunki Nadejdzie czas rozliczeń, to podziękuję wrogom. Tu miłość i nienawiść sypiają wciąż ze sobą. Poczekaj, kurwa, jeszcze się odkuje. Nie wie co czuję, niczego nie żałuje. Policja! Proszę otworzyć!

Rozjebałeś się kurwo jak najgorsza chujoza Na twym gardle obroża, niech cię skarci dłoń boza Jednak zanim to zrobi, ostrza ludzi poznasz Kiedy na ulicy ciężkiego urazu doznasz Chciełeś potrach siać, w grupą ferajne wzięty Ciągle głodny pieniędzy, niczym struna napięty Wykręcałeś koleżków, sojuszników ci wiernych, Wystawiałeś ich hamom, uzbrojonym po zęby Jak się w głowie ma siano, to i siano się liczy Jak najwięcej dla siebie, innych zostawić z ty Kiedy szmatowcu zwykły, przez wychęporycie Teraz Teraz wnoszę jak krew, jesteś przez psy ukryty ty chleb, poprzedni chleb, dla ciebie zachowanie podłe Gruba litania oficjalne, zeznania szodre Bez owijania w bawełnę, pomówienia obszerne To bez wątpienia było twoim największym błędem Jednak do przewidzenia, kto kurwą jest ogólnie Ten na sam koniec zaserwuje, największą chujnię Co z tobą dalej nie obchodzi mnie szczególnie Niech ten kawałek będzie twoim gwoździem w trumnie Kapuś, kapuś, inaczej szyi środka. Bez skrupułów, sprzeda najlepszego ziomka Kapuś, kapuś, jebana ściera Miał gangsteria, dziś pastatów straje Kapuś, kapuś, inaczej szyi, siątka Bez skrupułów sprzeda najlepszego ziomka Kapuś, kapuś, jebana ściera Brał gangstera, dziś ma status trajera Dziś przeciera, co czy chłopaku nie dowierzasz Jak pod skrzydło mogłeś zawinąć takiego kiepa Wszystko co nas łączyło, kończy na śmieciach Chudzi w określnice, chyba nie liczysz na meda Prokuraturze zapełnia strony, mi to ręka Dostałeś prezent, zarzuty w tonach W pojebanym kraju norma być jak eskobak Być zakuty w kajdany i nie widzieć z tego Grosza. Hermetyka chłopaku, jaka hermetyka Zawsze znajdzie się gdzieś w ojcy Takie Tak jest chłopaku, jak masz roman z ulicą Co winkel, fałszywe lico chuj w dupę pasożytą Żyć na ulicy ty jak kurwie i Każdy wie, że może zarazić się triplem Zwykle wszędzie kryje się juda Sty ściska z trzeba piechować i trupa Kapuś, inaczej szyi środka, bez skrupułów, sprzeda najlepszego ziomka. Kapuś, kapuś, jeba na ściera, białgan dziś pan statku strajera. Kapuś, kapuś, inaczej szyi środka, bez skrupułów, sprzeda najlepszego ziomka. Kapuś, kapuś, jeba na ściera, białgan dziś pas statku strajera. podał ci rękę, ty później ją zakłułeś. Fajnie było zarabiać i dzielić hajs na spółę. Co? Zapomniałeś, że mogą konsekwencje, być za ten czyn później powiedziałeś wszystko, by Don't stop. To Warszawa dziwko, a nie San Salwador Mija cenny czas, wierzysz w sam farmazon Karma wraca, jak samara, co ją wracasz? Pierdalać na mazo, pierdalać na mazo Jak trzeba będzie, oddasz się zagraniczniakom za tyle ile dadzą, za tyle ile dadzą Bo jesteś matów, plus do pisata Kkurąc do pisata Szmatów, do pisata Bo jesteś do pisata Jak mówią Boże kadła w mieście takim jak Warszawa Człowieka zdobi prawda, a nie prawda Kiedyś byłeś braciak, ale czas pokazał Możesz wypierdalać, możesz wypierdalać Błaka, 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 błaka Wypierdalać Błaka, 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 błaka. Sam się wypisałeś z bractwa Bo jesteś szmatą, którą zdobi szata Którą zdobi szatan, którą zdobi szata The MX-5 RF Club Edition may be the most good-looking and most capable sports car you could get for under three million pesos, but to some people, it looks seems a little bit on the tame side. So what do you do if you want to add spice to your already good-looking MX-5 RF Club Edition? Why? You slap on a rocket bunny kit, of course, plus a few extra goodies that would complete the look, and that's exactly what we have here. Yeah, ja tak szybko mija minuta. Sorry, już, już jestem zaraz. Uh... jak tu się to robiło. Chcemy sprawdzić, czy kamerka działa najpierw. Pyk. Działa, działa. Zaraz będę poddyszał, spokojnie. Siemano widzowie. Eee, witam, e, witam widzów, witam osoby nowe, witam także hejterów. Pozdrawiam tych, których warto pozdrowić. Eee, tak w tytule. Dzisiaj sobie, że tak powiem, podsumujemy całą sprawę, całą oferę, o której którą pewnie śledziliście przez ostatni tydzień. Z mojej perspektywy na spokojnie i tak dalej, i tak, da <laughs> tak dalej, i eee, Co ja wam tu mogę powiedzieć? Powinniśmy się spotykać w lepszych okolicznościach, bo przecież obiecałem wam 15 streamów w lipcu. No ale niestety, no. Okoliczności są niesprzyjające. <laughs> ja sam jestem, e, chodzę smutny ostatnio. Nie ufam ludziom, nawet bym powiedział, że mam y, zalążki depresji przez ostatnie sytuacje. Nie mam siły, nie mam ochoty nawet siedzieć y, ani minuty dłużej w tym pokoju. Yy. Prawie otarłem się o śmierć z przejedzenia, bo zajadałem smutki. Mogę Wam pokazać, jak, jak to wszystko wygląda z mojej strony. Żebyście, żebyście, nie myśleli, że sobie jakoś ściemnią, czy coś. I to wszystko w mojej urodziny, które miałem dwa dni temu, także. W sensie podczas, także piszcie dużo plus jeden dzisiaj. Żeby mi trochę było milej. To jest póki co kamera na kubeczek, ale zobaczcie sami widzowie. Jak to wygląda. O kurwa, ale rollercoaster. Patrzcie, masakra widzowie, masakra. Tu jeszcze tylko poczekajcie chwilę. Muszę zrobić coś bardzo ważnego. czy biurko też. Tu najnowsza klawiaturka z T-Series. Sobie ten. Zamontowałem. Jest jak widzicie jest widzowie ciężko Ale i tak e, tak dałem radę. No, trzeba sprawę wyjaśnić i trzeba to mieć już za sobą, prawda? Na koniec streamka może jakiś pozytywny akcencik będzie, bo widz mi podesłał tutaj prezent na urodziny. Co prawda, już zerknąłem, co tam jest, żeby, żeby się upewnić, że to nie, nie, jest, nie jest żadna bomba, nic takiego. Więc poniekąd wiem, co tam jest, ale, ale Wy jeszcze nie wiecie. A ja będę udawał, że nie wiem. Miałem tego streama odpalić już przed przedwczoraj, ale kończyłem, kończyłem rozprawkę. Potem miałem odpalić wczoraj, ale myślałem, że powiedzą coś nowego na oferkach, a potem chciałem Piotrusowi przerywać streama. No, ale widzimy się dzisiaj. Sprawa jak, jest ży jak była żywa, tak żywa dalej jest. No, należy, należy powiedzieć parę słów ze swojej strony. Przygotowałem dokumencik widzowie. 14-stronnicowy. Żeby na pewno nie pominąć żadnych ważnych faktów. Także czyta na, czeka nas godzina, godzina audiobooka dramowego. E, nie jest to, e, tak by to jest moja forma przekazu, streaming. Także tak to będę robił. Nie zrobię z tego materiału na YouTube, ani go nie potnę. Wszystko będziecie widzieć. Oczywiście wszystkie. E, Wszystkie co kurwa. No najważniejsze, żeby to na YouTube a trafiło, tak? Także Pikselek ten y, do roboty. Y, głównie pikselek, bo to mój naczelny propagandista i, i. jeden z członków mafii, także także do roboty. Oczywiście proszę, żeby moja. Y, moja wypowiedź nie była poucinana. Jak już ktoś chce wstawić to ewentualnie z wyciętą przerwą na wdechy i na zastanowienie się. Tak chciałbym, żeby ludzie to ujmowali i oglądali w całości. Przypominam, że dzisiaj po streamie wśród osób piszących plus jeden rozlasuję Vipa u Lukiego. Także myślę, że warto. E -e. Dobra, yy, nie chcę mi się przedłużać widzowie, od razu kurwa przejdę do sedna yy, i wypierdalam, wypierdalam trenować K1 i, i mieć was w dupie dalej, yy, wyjaśnię swoją część I, i ten, no nawet jeszcze nie jest komputerek podpięty, nic widzowie, ja zaaferowany cały, postresowany, nieprzyjemna sytuacja, nie? nieprzyjemna, no ale cóż. To moja sprawa i muszę z tego wybrnąć sam. Czy jesteście gotowi. Czy macie już wszystko przygotowane? Przekąski i tak dalej. Tu piosenki już mogę zamknąć. Eee... Tu sobie wezmę tekścik. Kurwa co jest. No, 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 no i rozpocznę takim filmikiem. Widzowie niech to będzie nasz wstępniaczek do całej dyskusji. W składzie kreta. Popatrzcie każdemu w oczy. Ty, jako jedyny nie pijesz. To prawda. Dlaczego to zrobiłeś? No dobra, już. Teraz na poważnie. Dobra. Będę musiał znaleźć jakieś tempo czytania, kurwa. To jest naprawdę. A, przelecę jeszcze przez akapiciki, tylko które dzisiaj poruszymy. Numer pierwszy, czyli skrót. Yy... Chuj, wie co tu jest, nie pamiętam już. Yy, drugi akapit to odniesienie się do prześmiewczego traktowania sprawy i zapowiedź, wszystkiego o czym będziemy dzisiaj mówić. Następny akapit to cholak relacja prywatna Mówiące o tym jak moimi oczami To wyglądało I dokładnie to samo w akapicie Holak, relacja służbowa W cudzysłowie Następny akapit, toksyczna relacja Żarty z Holaka Potem są odpowiedź na niektóre zarzuty Z filmu Cała Prawda O Które można na szybko załatwić O tu jest taki dopisek Potem toksyczna relacja Popo, Wysocki, Jabczan, Luki Potem Screen Multi, potem Konkurencja Zawisza, Histara Phonics, potem Akapit wyjebanie Lukiego z ekipy, potem Akapit Tusta Maszyna, losowe teorie spiskowe, cringe, i na końcu co dalej? Yy, mam nadzieję, że większość z Was jest, że tak powiem, yy, wdrożona w to, co się tam działo. Yy, jakie zarzuty padały, jakie informacje wychodziły, co nie muszę tego tłumaczyć. No, ale oprócz tego, że się kolega rozpierdolił na nas i twierdził, że był niefajnie traktowany, to jeszcze postanowił pociągnąć za tym yy, jakieś akcje, z, że tak powiem brudy i smaczki z, z życia ekipy codziennego. No i te donate do, do X Tentacjon i jakiegoś screena z Multim i tak dalej. No, także do wszystkiego się dzisiaj odniesiemy. Zaczynamy. Dobra. Wezmę łyczka. Może sobie zajaram jeszcze. Brudna czapa. No wiem, ale dzisiaj fryzurki nie ułożyłem, także... W ogóle jestem cały taki, kurwa, zarośnięty, widzowie, no. Tak mam siedzieć? To chyba jeszcze gorzej. Tak? No dobra, mogę siedzieć i tak. Nie no, kurwa. Tak wyglądam bardziej real. kurwa, to co mówię to jest prawda, brachu. Dobra, ankieta czy z czapą, czy bez czapy, ja się zajaram, suchar. Bo to jest ważna kwestia, nie? Tu będzie dużo wyświetleń. Może potencjalna jakaś przyszła żona będzie na to patrzeć. Muszę, muszę dobrze wyjść. Jest 52% na strzałach. Wyniki się już raczej nie zmienią. No, kiap? Nie, no z kiapem chyba. Podaj jakieś przykładowe komentarze pod szoty dla postaw do napisania. Yy, no nie wiem, tam możecie pisać, że na przykład. Yy, no na początku uwierzyłem Holakowi, ale po tym yy, jakby sprawa jest dla mnie jasna. Ksajo znowu górą, nic nowego. Nie, tego typu rzeczy. Kapit <ścoughs> Patiro. Nie, no kurwa, mać. Patira to powinien mieć zapłacone za tego streama. Jak ktoś go nie widział, to, to polecam, zwłaszcza. <grym> zwłaszcza, część, jak wchodzi alkoholik. <grym> Film Fullcrite Jestera też jest fajny, no? Uszklany jest. Alkohol... Alkoholikowi należy się kurwa flacha za tę wypowiedź. Patiro nie przewidział, że socjopata błosmafii twitchowej Gidson 13 opłaci kurwa alkoholika, żeby powiedział to, co miał powiedzieć. Dobra Jak odniosę się do bana jabłczana Chyba wczoraj dopisałem coś W akapicie tłusta maszyna Myślę, że każdy akapit wnosi coś nowego W każdym akapicie jest coś interesującego Także No i tak to szybko minie Mówię wam Mów już Dobra, zaraz mówię. Dobra, i tak jest najpierw luźna sekwencja. Także dla tych, którzy nie śledzili afery, która towarzyszyła nam przez ostatni tydzień, naszego byłego kolegę pojebało. Byłego już kolegę. Już byłego? Rozjebał się na kumpli, a paru ekspertów od moralności i sprawiedliwości internetowej wydało niejednogłośną opinię. Pojawiła się masa domysłów, niedopowiedzeń, teorii spiskowych i takie tam. Stwierdziłem, że ostatni raz się wypowiem, bo po pierwsze nie chcę mi się słuchać, że jestem psychopatą, zostawiłem chorego kolegę w depresji i jestem bezlitosnym biznesmenem, który myśli tylko o kasie. Po drugie nie chcę, żeby ktoś mi brudził w mojej grupie i to zwłaszcza dlatego, że były w niej problemy, które sukcesywnie pokonujemy, żeby utrzymać nasze statko razem. Dobrze było? Dobra. No, to był akapit w skrócie. Lecimy do przyśmierci odpowiedzi traktowania sprawy poważnie. Kurwa idę po wodę, bo monster tam tylko mordę klei. To nie jest napój do czytania. Dobra, odpalę jeszcze glow kolejne. No, przejdźmy jeszcze odpowiedzieć, traktowanie sprawy poważnie. Więc... Według wielu ludzi nie wziąłem sprawy na poważnie, gdy afera wybuchła. Robiłem sobie żarty, lekceważyłem problemy mojego kolegi i tak dalej. Ja wiem, że wy już jesteście przyzwyczajeni do dramatycznej muzyczki w tle, a na słowo depresja łzy same wam cisną się do oczu, ale to nie tak, że byłem w dużym szoku, jak się rozpoczęło całe to gówno. Tak właściwie to miałem pół roku na przyzwyczajenie się do takiego stanu rzeczy i wszystko, co powiedział Holak, zwyczajnie nie było dla mnie ani nowe, ani prawdziwe. A poza tym wiem, że nie miało być to ani z powiedzią, ani nawet wyjaśnieniem sprawy. Uśmiechnąłem się też, bo holak to ostatnia osoba do rozliczania kogokolwiek za cokolwiek i zwyczajnie okazał się lamusem, który wyniósł nie dotyczące sytuacji sprawy. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, że ktoś to weźmie na poważnie, stąd taka reakcja i nie czułem, że muszę się z czegokolwiek tłumaczyć. Dalej tego nie czuję, ale wiem, że internetowa branża i widzowie, którzy nie mają pojęcia o sprawie, a nas oglądają od niedawna, oczekują jakiejś odpowiedzi. Patrzyłem, jak mnożą się teorie spiskowe. Ludzie sami się nakręcają i czekają aż wszyscy profesorzy do spraw moralności internetowej się wypowiedzą. Faktycznie, odpowiadając na gorąco parę rzeczy przekręciłem lub całkiem pominąłem. Nie wiem też czemu NJT nazwał pierwszą reakcję na wysryw Holaka donośnie pełną odpowiedzią, bo przez to dla większości osób było to jedyne źródło informacji. Postanowiłem więc specjalnie dla tych, którzy pragną mojej perspektywy, przygotować krótkie, acz treściwe i rzetelne podsumowanko o aferze wynosicielskiej i wszystkich sprawach pobocznych, które przy okazji wyszły na światło dzienne. Oh, ja pierdolę. 1.14 za nami. Tak, No dobra, zaczynamy. Teraz już ten jak to się mówi. Chuj wie jak to się mówi. Poważniejsze tematy. Holak. Relacja prywatna. Wieloletni kolega, którego nigdy w życiu nie posądzałbym o gówno, które spowoduje. Chociażby ze względu na okruchy szacunku do naszej znajomości, która trwała długo i intensywnie, ale naturalnie wygasła przez to, że stał się zupełnie innym człowiekiem. Człowiek, który o kobietach mówił, że to worki na spermę i należy je bić po pysku, żeby znały swoje miejsce. Człowiek, który ówczesnym kolegom, przyjaciołom czy też baciom mówił, że pisze z jakąś laską z dawnych lat. Może się uda poruchać, ale ona wierzy w jakieś pojebane duchy i układ planet. Nikt się specjalnie nie przejmował, bo nikt dziewczyny nie znał, a sam Holak latami reklamował się jako przyziemny, świadomy chłopaczyna. Niestety, jak wiecie, zachorował na serce, chociaż osobiście preferuje określenie na Cipę i to jeszcze przed Sylwestrem. Relacja koleżeńska zaczęła się pierdolić na przełomie października i listopada bo wtedy już można było dopatrywać się dziwnych zmian w zachowaniu, omijania pewnych tematów, o tym nie żartujemy, tego nie poruszamy. Dobitnie pokazał to Fame 12, czyli końcówka listopada 2021, gdzie po raz pierwszy poznaliśmy te szczęściarę. Zachowam opinię swoją i chłopaków na ten temat, na temat pierwszego wrażenia dla siebie, ale nie przesadzę jak użyję argumentu ad surasum, że już po tonie głosu dało się wyczuć, że kolega powoli staje się obcy. Sytuacja zostanie pominięta. Przez najbliższe dwa tygodnie wypomnimy mu parę razy, że zachowuje się jak zjeb i tu właściwie urywa się kontakt, bo grudzień to okres, w którym każdy odpoczywał, rozjechał się po rodzinie na święta i tym podobne. Cholak myślami był gdzie indziej, fizycznie był gdzie indziej i jako jedynemu nie udało się przez ten czas zawitać do kolegów chociaż na chwilę. Przez cały miesiąc tylko odnotował, że miałem miejsce święta i wkleił jakiegoś gifa na Messenger. Kontakt ponawia się po Sylwestrze przy okazji informacji z Twittera i Instastory, bo tam po raz pierwszy Holak podzielił się swoimi problemami z sercem. Nie jest prawdą, że się nie martwiliśmy, każdy z nim wtedy gadał na Discordzie, na kamerkach, czekaliśmy aż wróci, bo wtedy informacja z jego strony była taka, że wyniki wyszły dobrze i już za tydzień wraca do Warszawy. Snuł wielkie plany między nami, na Instastory mówił, że wraca i bierze się do roboty. Jego powrót do Warszawy się przyciągał. Przestał chodzić na Discorda, ale na messengerze chłopakom, z którymi mieszka, zapowiedział, że w końcu wraca, ale musi być z nim Aneta, bo wie, jak się nim zająć w razie sytuacji kryzysowej. Nikt z tym nie miał problemu, brzmi logicznie. Przyjechał z wagonem rzeczy w związku z planowaną przeprowadzką. Zrobił jednego streama i na następny dzień zabrał z powrotem wszystkie te rzeczy do łodzi i w Warszawie go już więcej nie zobaczymy na dłużej niż dwie godziny. Powód. Nie wiem, ale się domyślam. Informacja poszła taka, że wyszły mu chujowe badania. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Z konwersacji z Luki wynika, że Holak miał wrócić do Warszawy, jak wyjdą mu dobre wyniki. Więc tu kwestia tych wyników przestaje mi się spinać. Ja naprawdę jestem daleki od braku wiary w problemy Holaka, bo współczuję, ale nikt z nas nie dostawał spójnych informacji, co się z nim dzieje w danej chwili, ani czy jest dobrze, ani czy jest źle. Dziwił nas chociażby fakt, że ktoś, kto ponoć nie może zrobić pompki, czy mówi, że może się przewrócić w każdej chwili i umrzeć, jeździ wielogodzinne trasy samochodem. Ale prawda jest taka, że te jego problemy z sercem i tak nie miały żadnego znaczenia w tej sprawie. Holak od drugiej połowy stycznia do końca czerwca wszedł na Discord może z 5 razy. Zapytał, czy ktoś gra w Valoranta, zagrali parę Gierek, gadał tylko o grze i się zmutował. Wszedł powiedzieć, żeby suar skleił pizdę, powiedział, że idzie srać i zmutował się na 10 godzin, czekając aż wszyscy wyjdą. Potem wszedł jak ktoś miał streama, widziałem mu napisać, że jest cringe, zmutował się i wyszedł. Od drugiej połowy stycznia do końca czerwca widziałem go na żywo może 3 razy przez 30 sekund, przy okazji fejmów w towarzystwie tajnego agenta. Po walce Jabczana, po mojej walce, jak tylko kończyła się ostatnia walka, to z Anetą bez słowa zawracali z powrotem do Łodzi. Nie zostawał pogadać, pocieszyć, pogratulować, nic. Jako jedyny nie przyszedł ani razu na sektor widzów na mojej walce. Siedział na tak zwanej utkanej z Anetą, na tym dla VIP-ów. Podszedł tylko pokrzyczeć do barierek jak wychodziłem i kamera go opała. Przez ten okres co jakiś czas łapał kołeś z chłopaków sam na sam. Mówił, że już zacznie wbijać na Discord, że tylko z grubym wyjaśni sprawę i wejdzie na Discord, że wie, że odjebał, nie odzywając się, ale już wbija na Discord, że tylko ze mną pogadaj, wróci na Discord, że ostatnio ma chujowe wyniki i dlatego nie wbija na Discord. Zakładał jakieś dziwne konwersacje z niektórymi z chłopaków, pisząc, że z nimi ma wyjaśnione i tylko wyjaśni zresztą i już wbija na Discord. W sprawie jego ostatnich prób kontaktu... Mi nie trzeba pisać, że musimy koniecznie pogadać, stary. Wiem, że bywało ciężko, już możemy być znowu razem. Ja, mimo tego, że głównie żyję swoim prywatnym życiem lub trenuję ostatnio, to często siedzę po 10 godzin na Discordzie i nie będę czekał na Ziomka, który zmienił się diametralnie nie odzywa się do nas miesiącami. Tutaj w nawiasie nie liczę pojedynczych wiadomości na Facebooku. To i tak do ostatniego dnia, do swojego wielkiego coming-outu konfidenta i wynosiciela, mógł zwyczajnie wejść na kanał i być normalny. Ale on każdą swoją interakcję z kimś z nas pytał, czy na pewno jest ok, czy między nami dobrze, czy możemy się nie śmiać z jego bycia pantoflem. I jak wszystkie odpowiedzi były na tak, to właściwie nie było już z nim o czym gadać, bo z nim się już nie dało gadać. Był dziwny, serio. Pamiętajcie, że w środowisku, w którym siedzicie po 10 godzin dziennie ze sobą i wiecie o prawie każdym swoim kroku, czas płynie nieco szybciej. Wśród tych wszystkich problemów, Holaka miał siłę być gdzie indziej, za netą, z kolegami z WOWA na innym Discordzie, z kolegami z Łodzi na jakichś wydarzeniach. Założyliśmy, że zwyczajnie nie śpieszy mu się do kontaktu z nami, ale też nie jesteśmy jedynymi ludźmi z jego otoczenia, którzy obserwacje mieli podobne. Normalna sprawa. Ktoś poszedł w swoją stronę, przestaliście się dogadywać. Nie ma problemu. Good luck, have fun. Tylko obawiam się, że Holak niestety w całej tej akcji miał dodatkowy cel w postaci własnych korzyści. Tutaj mam screeny dowodowe. Tylko tyle wam pokażę z tego, co uzbierałem. Że koleś oszalał na punkcie dziewczyny i zachowywał się już trochę inaczej niż Holak, którego mieliśmy okazję poznać. To konwersacja, nieważne z kim, ale pozwolę sobie ich użyć, żeby obronić własną wersję wydarzeń. Który pierwszy tu powinien być? Pewnie ten, przy którym pisze jeden. Okej, okay. nie wiem, czy wam czytać. Jestem nieśmiertelny. Jedyne co mnie zabije to ona. Znaczy sam się zabije. Essa z Rikczem, lub woda, bo co, bo nie, no to nie ma znaczenia jakby. Przecież ja jestem świadomy co piszę, tylko mam tak wyjebane. Pierwszy raz w życiu mi na kimś zależy i dlatego tak mam i wiem o tym doskonale i chuja zmienicie. Następny screen to z akcji, kiedy e, Holak poleciał do Anglii po tym jak nie gadał z z tą dziewczyną przez, przez jakiś czas. Eee. Nie miał żadnego kontaktu, a, a chciał polecieć aż do Anglii, czekać pod jej domem. I tutaj wypowiedź no, czyjaś jest jebnięty była tam. Mówił, że jestem jebnięty, jak w poniedziałek do mnie nie wyjdzie. I będę chciał ciągle czekać, to minoka odsadzi. Ja mówię, że chuja i tak zostanę, pierdolę was, chuja się znacie. To jest grudzień tamtego roku. Eee, dostałem informację, że Holak kończył zdenerwowany streamy po godzinie, bo widział, że jest dostępna, a mu nie odpisuje. Tu no przykre kurwa jest to według mnie, ale no muszę wam to pokazać, żeby pokazać poziom psychozy, która tam wjechała. Eee, Holak miał z nią włączone, 24 na 7, udostępnianie lokalizacji i, i patrzył, kurwa, czy jest dostępna, czy gdzieś chodzi, czy on gdzieś chodzi, ona patrzyła. Yy, no dziwne to, dziwna to jest, kurwa, dla mnie sprawa, no ale jakby tylko to jakoś potwierdzi, że on miał świra na, na, na tym punkcie. Nie wiem, jak jest teraz, nie miałem okazji z nim pogadać. E -e -e. No, więc to tyle. Z Holakiem relacja prywatna. Niewiele więcej mogę powiedzieć, bo... bo, bo mieliśmy znikomy kontakt ostatnio. No. No, a wcześniej opisałem tylko, jak czytałem yy, tego... Wcześniej opisałem to, jak widziałem to swoimi oczami i co widziałem. No, te screeny jakby tak czy siak nie mają, nie mają znaczenia i powiedziałbym wcześniej to samo. Cholak, relacja służbowa. O, jak trzeba wziąć. A. <grym> Holak, relacja służbowa. Holak mimo wszystkich jego zapewnień był największym pasożytem w grupie. Nie chciało mu się streamować, a nawet jak już mu się chciało, to odpierdalał syf. A chciał brać każdego dila i nie rozumiał, że robiąc 20 godzin w miesiącu, ciężko będzie mu znaleźć współpracę. Zaczął nawet podejrzewać Słuchara o to, że go nie lubi i dlatego nie ma pieniędzy i współpracy. Zaufajcie mi, że Dominik robił co mógł. Jak już udało mu się ogarnąć deal z serwerem Minecrafta na 4 godziny dla holaka, to bądźcie pewni, że w tym miesiącu przestreamował dokładnie 4 godziny. Jedyne, co pozwalało na taki stan rzeczy, to to, że był w tym okresie dobrym ziomkiem. Ale moje zdanie od początku jest takie samo. Nie chcę ciągnąć ze sobą pasożytów, którzy chcą ze mną wyciągnąć parę widzów, ze mnie wyciągnąć parę widzów i kilka kontaktów, bo nic z tego nie mam. Nie biorę procenta od chłopaków, więc jedyne, czego oczekiwałem, to działania na korzyść wizerunku marki. I zgarnianie nowych widzów. A streamy Holaka działały tylko na szkodę moją i wszystkich chłopaków. Na przykład weźmy Daily Holaka, który mówił, że ciężko to utrzymać, ale pokaże, że może streamować. Godzinne streamy, maksymalnie półtorej do dziewiątej rano, gdzie widzowie nawet nie mieli szansy się zebrać. Fortnite, TFT lub Minecraft bez kamerki. Średnia widzów ledwo tam przekraczała tysiąc osób. Z planowanych 22 streamów udało mu się zrobić 12. Nieraz gadałem o tym z Holakiem, bo sytuacja była wręcz komiczna. Czekałem też na jego kroki po tym jak został oszołomem, bo zapowiedział i planował vlogi z Anetą i relę z Anetą, vlogi z Jabczanem, vlogi z Popem, streamy z Cesa, streamy z Fortnite'a z prograczami, wywiady z prograczami, a nawet jak się udało mi, że tak powiem, znaleźć w jakichś konwersacjach kanał muzyczny i promocję podziemnego hip-hopu. Jak już wiemy, udało mu się odpalić jednego streama, powiedzieć, że ma problemy z sercem, że jest krewetką, ale już do was wracam, widzowie. Jednego streama, dwa, może trochę więcej przez pół roku, nie pamiętam, ale nie przeszkodziło mu to, ani to, że ledwo się do nas odzywał przez pół roku. W lajkowaniu każdego posta, współpracy na naszej grupce i maltretowaniu suchara w wiadomościach prywatnych, że on to może nawet za pół stawki robić i czy może dostać stil... sprzęt od series za darmo. W sprawie Suchara i jego blokowania deali dla ciężko chorego kolegi. W momencie, w którym Holak wrócił do streamowania po przerwie, to jest 10 lutego, 14 lutego już miał łączony deal ze mną z RTV EURAGD. Suchar wynegocjował na własną rękę, bo albo chciał dla Holaka lepiej, albo dla mnie gorzej. Co prawda symboliczne 500 zł, ale rozdzielił na korzyść Holaka. Yy. Tutaj screen po prostu eee, z rozmowy suchara z, z kurwa, z jakąś agencją. Tyle, nic, nic więcej. Przestreamował w tym czasie 30 godzin, robiąc ostatniego streama w ostatni dzień świadczenia na umowie, czyli 18 marca. Jego następny stream będzie dopiero 21 kwietnia. Holakowi nie dało się ogarnąć deala. Od połowy grudnia do połowy czerwca, czyli 6 miesięcy, ma przestreamowane 80 godzin, co daje średnio 13 godzin na miesiąc. I to i tak z 4 razy więcej czasu, niż spędził z nami prywatnie w tym okresie. Jedyny realny zakaz dili, który dotyczył całej grupy, to brak wszelkich szemranych stron z ruletkami, skrzynkami i tym podobnym z Counter Strike'a. A mimo to Holak próbował sobie to ogarnąć bez mojej wiedzy. Holak jeszcze w grudniu dostał deala po koleżeńsku od Remika z My Music na promowanie playlisty playlisty na Spotify i tyle. To nawet nie był deal ze Spotify, którego jako, że był po koleżeńsku, to postanowił go osrać. A remik, przy wszystkich okazjach, był wobec nas bardzo miły i oferował reklamy. I potem głupio było się przyznać, czy Sucharowi, czy mi, że nasz kolega zrobił go trochę w bambuko. Faktycznie, w nielicznych przypadkach, Holak i nie tylko nie był ofertowany, bo nie przynosi żadnych rezultatów dla reklamodawcy. A z niektórymi agencjami czy firmami chcemy utrzymać dobre relacje, żeby cała grupa czerpała z tego korzyści, a nie mieli nas za kogoś, kto nie robi wyników. Tutaj ciekawostka, znowuż śledząc konwersację i robiąc wywiad wśród chłopaków. Był łączony deal, z którego Holak próbował wyjebać suchara i podzielić się jego częścią z resztą, bo według niego suchar był tylko na doczepkę. Następny akapit. Toksyczna relacja, slash żarty z Holaka. Każdy z nas posługuje się dosyć agresywnym humorem czy też stylem mówienia. Tak było od lat i tak będzie, dopóki dwoje ludzi między sobą się na takowy zgadzają. To takie słowne BDSM i nikt wobec tego nie powinien mieć żadnych zarzutów, bo taka atmosfera panuje u nas od zawsze i wszelkie nadużycia są szybko wyjaśniane. Ale w związku z tym, że pojawiają się komentarze, że bezlitośnie wyzywamy Holaka w depresji. To dodaję przykładowy dialog z Holakiem z Teamspeaka. Czekajcie, sobie przygotuję to wszystko teraz. Dobra. Ja sam nie mam słuchawek włączonych, chyba. Tu nie ma nic, tu nie ma. No ty kurwo, holak jesteś śmieciem, no! No holak jest śmieciem, jesteś śmieciem. Jesteś gównem najgorszym, holak. Poczekaj, poczekaj, właśnie. Teraz co ty kurwa powiedziałeś, śmieciu rozjebany? Nie, przepraszam, ja... Nie, nie, nie powiedziałem tego, przepraszam. Ciepierdolony, jedziesz w bagolu, kurwa. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dam mi kurwa, staro szefę, że ci urodziła, kurwa. Muzik mi włączył się, kurwa, żeby atak w premiumach wysłać. Rozpierdolony, to jest dupla suchara. Śmieciu jebany. Sklej pizzę, kurwo! Dobra, już, już. Cholak, <laughs> nic nie było, dobra? Już opacji. Spokojnie. Nie kućcie się. Dobra. Yy... A i pokażę Wam zgłoszenie Holaka na konkurs z marca, gdzie raczej wykazuje dystans do całej sytuacji. Szymano, generalnie ja nauczyłem się dosyć dobrego drugiej Generalnie takiego, że umiem wywołać zawał sekta i zaraz pokażę wam jak to się robi Ustawiacie się do pompek No i się tak chwilę popompować czuję że ten stan się już zbliża jeszcze chwilka siemano generalnie ja nauczyłem się dosyć dobrego trickshotu tyle Nie przypominam sobie, żebyśmy coś na streamach więcej mówili, niż to, że jest Lizodupę manety, z czego śmiał się na swoim powrocie. Żeby się nie stresował, bo dostanie zawału, i potem już tylko niedawne sytuacja, jak wykreowany przez chat memik, czyli pytanie: kto na ksywę Holaka, bo o gościu ni widu, nie słychał od miesięcy. Uważam, że został potraktowany dość łagodnie, a Holak przed przebudzeniem był podsycaczem. A nawet czasem inicjatorem wszystkich nieładnych rzeczy, które mówiliśmy między sobą. Więc dla niego to nic obcego, ale o, ale o hipokryzji Holaka w tym temacie każdy już wie. Tu jeszcze mam tylko... No Czy twój mówimy? pies są, mnie widzi! ...bonusowe rzeczy, że kurwa... Stream Suchara był, który totalnie zniszczył Holak. Yy... I go jebali. Yy... No a no i jeszcze w sprawie płaczącego Dracula, to, to Holak zrobił streama w grudniu, chyba w grudniu, bo w listopadzie jeszcze nie wiem, z koszulką y, Destroy Dracula December. Dobra, to tyle za kapitu toksyczna relacja żarty z Holaka. Y, odpowiedź na niektóre zarzuty z filmu Cała Prawda O, które można na szybko załatwić. Tak jest nazwana akapit. Brak kontaktu z naszej strony. Jeżeli Holak się czuł olewany, to mieliśmy pełne prawo czuć się nie mniej olewani. Wracamy do punktu, w którym relacja koleżeńska wygasa i to nic nadzwyczajnego. Mówienie, że wyjebał się na ziomków, bo się zakochał. No cóż, to rozpoczęło cały kwas. Zmiany w postrzeganiu rzeczywistości, a nawet świata pozaziemskiego, nastąpiły jeszcze przed feralnym Sylwestrem. Nie odpisywałem mu. Od pewnego momentu już tak, i od tego momentu już się pogodziłem, że kolej stał się dziwny i że to po jego stronie była już wtedy piłka. Naprawdę wolę poświęcać czas reszcie ziomali, niż głowić się, co Cholak miał na myśli, pisząc donośnie, że musimy pogadać, zamiast się normalnie wdrożyć z powrotem do naszego życia. A okazja do tego była prawie codziennie, bo nie trudno mnie złapać na Discordzie. To ja Wam pokażę po osobie, która się chce dogadać. Na Discordzie yy. Odpalacie Discorda Tu o. Nic tu nie ma. Zawsze stres jest. O. Wchodzicie na Discorda i klikacie tu. Mówicie siema chłopaki, już jestem. Yy. Co tam? A nie scrollujecie. Yy. Do wiadomości sprzed roku, żeby zrobić screeny. No, miał też okazję kilka razy porozmawiać na żywo, ale prawdopodobnie sam krępował się przy własnej dziewczynie. Następny zarzut, że nie zatrzymałem hejtu na holaka. Jak powiedziałem w poprzednich akapitach. To codzienność na tym czacie i jeżeli czat coś pisał, to raczej było to przedłużenie naszego rozczarowania. Osobiście uważam, że widzowie byli łagodni i traktowali to w formie żartu, ale Holak widział w nas już tylko wrogów, którzy chcą mu robić pod górę. Mówiłem, że nie wiem co u Holaka. I to się zgadza, dowiadywałem się ze story Anety najczęściej. Wyglądał na szczęśliwego, taplając się w jacuzzi. Eee, blokuje deal ciężko choremu koledze. No jakby to jest wyjaśnione wyżej, ale tu mam dopisek, że żeby mieć dile to trzeba pracować, a Holak nawet zdrowy miał z tym problem. Kasę pożyczał i wisiał ludziom jeszcze przed swoją chorobą. Holak mówił, że chce zmienić stan rzeczy i rozmawiał z Budyniem w maju, ale niestety ludzie już zmienili się nieodwracalnie. Okay. Według relacji Budynia pogadali sobie i wyszło, że ogarnie tylko jedną sprawę z grubym i wraca na Discord. Mieli okazję pogadać z Jabczanem na F 14 gdzie podobno się dogadali, ale na Discorda dalej nie zawitał a ludzie faktycznie zmienili się nieodwracalnie. Gadka o młodym, pożyczaniu kasy od Kolaka i że traktujemy go lepiej, odkąd ma więcej widzów i załatwiamy mu dealę. Młody zdementował obie te rzeczy, a sama sprawa traktowania lepiej. To co się miało zmienić prywatnie w pięcioletniej relacji od tego, że ma więcej widzów, z których ja i tak nic nie mam, a dile będzie miał, bo ma więcej widzów, streamuje więcej, jest bardziej interesujący dla, dla reklamodawcy. Nawet powiem więcej. Jak braliśmy grupowe deale, a młody się ledwo utrzymywał, to procentowo dzieliłem je na korzyść młodego, żeby się nie demotywował, jak mu nie szło. Żadnego powrotu nie przekładałem. Zwyczajnie czekałem na kontrakt z Twitchem, którego finalnie nie dostałem po pół roku obietnic, o czym mówiłem wielokrotnie już dawno temu, to w sprawie zarzutu o przełożeniu powrotu. Zarzuca, że osoby z grupy znikają, zaczynają być lekko obrażane, zamiast oficjalnie ich wyrzucić, albo porozmawiać z nimi o problemie. No, Cholak jest pierwszą osobą, która wyjebała. Odkąd grupa stała się trochę bardziej oficjalna dwa lata temu, więc nie rozumiem za bardzo o co chodzi. To już nie czasy tym spikowe, gdzie ludzie dostają kiki, bo nie strolują komuś gry. Nie warto wracać do rzeczywistości sprzed 4 lat, a w międzyczasie był jeszcze tylko Rybson, z którym ani się nie znałem 5 lat, ani też za bardzo mi się nie chce kalkulować tamtej sytuacji, bo na pewno z obu stron mogliśmy przeprowadzić to lepiej. A obecnie z mojej strony z Arturem jest w porządku. Tak jak mówię. Dla mnie problem, i piłka była po stronie Holaka. Nie czułem, że musiał coś wyjaśniać. No, reszta tego zagadnienia z mojej perspektywy myślę, że wytłumaczona wreszcie akapitów. Eee, no i, i tutaj dalej. Nie żaliłem się z niczego Holakowi. Wysocki nie płakał po nocach. Popo nie zrobił streama specjalnie w urodziny Holaka. Nikt nie zabraniał ludziom gadać z Holakiem. I tym podobne pierdolenie bez sensu, na które nawet nie warto odpowiadać. Nie chcę mi się komentować każdej teorii spiskowej cholaka, że to nieprawda i że jest obłąkany. A sprawy ogólne poruszę jeszcze raz. poruszę Jeszcze poruszę zaraz i w akapicie Japczan. Resztę personalnych zarzutów kierowanych w chłopaków, które w sumie nic nie wnoszą do sprawy, już sami wyprostowali na swoich streamach. Następny akapit. Toksyczna relacja. Popo, Wysocki, Japczan Luki. Sprawa popoj i donate'ów i wszelkich podskórnych konfliktów między nami. Temat staje na nogi, mimo że wszystko było wiadomo już dwa lata temu, a nawet na streamie była o tym rozmowa. Pamiętajcie, że każdy tutaj przyszedł z innego środowiska, w innym czasie, w innym celu, z innej gry. I taka prawda, ale każdy też z innym zaburzeniem na bani. Trochę czasu musiało minąć, zanim się przetarliśmy w grupie. Chłopaków trzeba było utemperować i wyplenić wszystkie niefajne nawyki a społecznych komputerowców. Myślę, że obecnie mam akurat wszystko poukładane i wyjaśnione. Tym bardziej, że odszedł od nas zgniły owoc. Grupa zanim wszyscy zaczęliśmy mieszkać w Warszawie bywała porozbijana, ale to wie każdy, kto regularnie te streamy oglądał. To nie jest nic nowego. Tworzyły się podgrupki, ale ostatecznie ja byłem wspólnym mianownikiem. Nie będę mówił, że jestem bez winy, bo też zdarzało mi się z niektórymi personalnie spinać czy przeciągnąć żart. Długo wypracowaliśmy, długo wypracowywaliśmy sobie te relacje i chęć grania do jednej bramki i nie uważam tego za nic złego kurwa no czemu ja klikam w te linki w nowej karcie trzeba otworzyć eee, no tutaj jest tylko filmik z listopada kręca, tak z tamtego, tamtego 2020, że rzeczywiście taki temat był poruszany wtedy był już obgadany kręca tak jak mówię Uważam, że sami się nakręciliście na takie myślenie i nie dajecie nawet szansy temu przez to co mówicie. No ale to jak pytasz kogoś i I być może, ale myślenie. ale zrozum, Abczan, zrozumiał. Nie chodzi o to myślenie. No chuj z Poczekaj. tym powodem, no ale no. Ale o co mi chodzi? Tak kurwa z punktu widzenia tego, jak ja was znam. Jeżeli wy myślicie w pewnym momencie, że Popo nie chciał grać, bo nie wiem. Bo było mało widzów, tak? Dobra, jakby nie będę śledził, kurwa, was wdrażał w całą, całą tę dyskusję. Jakby tylko chciałem zaznaczyć fakt, że o tym rozmawialiśmy. Tutaj jedyne, co pamiętam, to że chłopaki mieli pretensje do Popo, że chciał z nimi grać i gadać tylko jak on miał własnego streama. A tak to nawet nie wchodził na Discord. Tyle pamiętam. Chuj mnie to szczerze obchodzi, sprawa dawno temu wyjaśniona, ale pewnie jak w większości miniaferek tej grupy, Ofensywa trochę miała racji, ale nieadekwatnie i zbyt agresywnie to okazywała, przez co tylko narastała niechęć. Do tego dochodzi fakt, że Luki kiedyś twierdził, że Popo jedynie ciągnie ze mnie korzyści, a biedny pomocny wieśniaczek stoi z tyłu. Ale to to już w ogóle było ze 3 lata temu. Donaty z tego co ja wiem i mówiły osoby zaangażowane, były tylko jedzeniu kubki, bo wtedy Popo był nazywany przez niektórych gównojadem i go to jakoś tam denerwowało ale po takim czasie nikt nawet nie jest w stanie tego sprawdzić, nikt też tego nie pamięta i nie ma to dla nas w sumie większego znaczenia. W sprawie dziewczyny Wysockiego z listopada tamtego roku mogę tylko powiedzieć, że w takiej grupie znajomych sekreciki bywają rzeczą dziwną. Wkrada się myślenie, że ziomale, z którymi spędzasz prawie 10 godzin dziennie powinni być ważniejsi od laski, którą znasz parę tygodni. A obawa przed tym, że pierwsza cipka zawróci twojemu koledze w głowie... Zawsze się pojawia, zwłaszcza, że poniekąd lekkie spantoflenie epizodycznie spotkało Piotrka, plus w jakimś sensie nieufność, bo to jednak moment, w którym już przyszła kaska, czy jakaś rozpoznawalność. Maksiu niewiele mówił, a to jednak ważny moment w życiu mężczyzny, więc zaczęliśmy sami wysnuwać niestworzone teorie, wymyślać imiona, wymyślać genezę jego relacji, żeby go sprowokować i podkurwić, bo czuliśmy się dziwnie, bo raczej bywamy... Otwarci na przeróżnych płaszczyznach. W tym samym czasie toczą się trzy wątki to jest ruch czatowników pod tytułem Nowy z November.

który, no, ruch czatowników Nowy Snowember, który podłapaliśmy wszyscy i dookoła robiliśmy sejaja. No, ale głównym powodem, w którego, że tak powiem, szczegółów już nie będę wchodził, bo dawno ta sytuacja jest przegadana między nami, to jest natężenie złej krwi na linii abczan Może nie ma się czym szczycić, ale prawda jest taka, że taki nienawistny chrzest miał każdy w tej ekipie. Sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. I szybko pękła mu psycha, ale nie trwało to długo, zanim się spotkaliśmy i naprostowaliśmy sprawę. Nikt realnie nie wyzywał dziewczyny, bo nikt jej nie znał. Lasencja dostała akcepta. Finalnie, papuszki się już nie ukrywają. Maksiu stał się bardziej otwarty, a od tego czasu nie było żadnych kłótni w szeregach. Pierdolone przedszkole, nie da się ukryć, ale konflikty między ludźmi zawsze były i zawsze będą, ale uważam, że z czasem nasze więzi się zacieśniają, a sprawy niwelowane. A sprawne niwelowanie sprzeczek nawet czasem odbywa się już bez groźby, że wszystkich wyjebie. Screen multi. Sprawa przegadana i załatwiona z Michałem. Dziewczyny nie znam, ale na pewno bardzo miła. Bezosobowy punchline, jakby wyjęty z bitew freestyleowych. Że multi to beta mail i jego kobieta należy do mnie, bo nie może się równać z gigaczadem Ksajem. Nie ma w tym głębszego sensu i głębszej wczuty. Piszesz, żeby pisać, bo ci się nudzi na sraczu. Tekst o Multim znalazł się na tym screenie obok takiego absurdalnego zarzutu, jak to, że ekipa zebrała za mało pieniędzy na biedne dzieci. Taka jest ta grupa o sobie, o wszystkich, w małym gronie wieloletnich znajomych w tym samym tonie. Jak ktoś wstawi zdjęcie swojej nowej fryzury, to nie piszesz. O wiesz co, ładnie ci w tym. Pasuje do Twojego kształtu głowy. Tylko ale gówno szmateczko, i czekasz, aż odpali streama, żeby jako pierwszy napisać XD. Jak Japczan ma trzyka widzów na Jurassic Parku, to piszesz mu fajne dinozaury, nieudaczniku jebany i tak dalej. To tam powstają plany porwania jakiegoś streamera i obwiązywania mu jajec z gumkami, recepturkami, jak arbuza za donaty, bo odpalił mój stary shot. Prywatnie Multi otrzymywał ode mnie wiadomości, że nie ma wstępu do Warszawy, albo mój gang maczeciarzy go pochlasta. Niedawno też pochwalił mój outfit i powiedział, że w końcu nie ubrałem się cały w Jordana. Na co powiedziałem, że jak się dowiedziałem, że Jordan jest, no, wysoki, to wyjebałem wszystkie ciuchy. Abstrakcja, taki humor, im bardziej hermetyczne grono, tym bardziej zjebany. Wielu żartów tutaj nie przytoczę, bo tu mamy przestrzeń publiczną i wszystkich kochamy, bo tak należy. Jak ktoś się obawia, że może go wyzywam czasem w ten sposób, to tak, pewnie mi się zdarzyło. Możesz mnie usunąć ze znajomych czy coś tam, ale jak jestem wobec ciebie w porządku, to wiesz, że jestem wobec ciebie w porządku. I tak w przypadku Multiego, Merganiego, jak i całej ekipy YFL od lat jestem w porządku. Pozwalam sobie czasem na delikatne, publiczne uszczypnięcia. W dobrym smaku myślę, jak i Multi czasem w moją stronę. Zawsze wypowiadałem się pozytywnie, zawsze trzymam dobre relacje, zawsze w dobrej wierze. Luki gra z nimi czasem w gierki, ja zaproponowałem fejmowi chłopaków na loże, bo się nadają, nie zgarniają kasę, a wspólnie jeszcze zrobimy fajne rzeczy. Kurwa, no odpalam to glo i zapominam palić. Następna akapit, to jest chyba najdłuższy akapit ze wszystkich, bo starałem się podejść do sprawy z każdej strony. Konkurencja, zawiść, szachista, Rafonix. Zacznijmy o zawiści w kierunku konkurencji, która kiedyś rzeczywiście występowała, chociaż nie nazwałbym nawet tego w ten sposób, bo większość moich konfliktów publicznych prowadzonych przez dłużej niż jedną zaczepkę Miała podłoże emocjonalne, czyli ktoś mnie zawiódł, ktoś powiedział coś, co uznałem za niestosowne w moim kierunku, albo zwyczajnie wynika z całej otoczki mojej, z całej otoczki wokół mojej osoby, kanału, jak i platformy. Wypadkowa najgorętszych reakcji i pseudokomentary. Tego, że to Twitch, tu historycznie czuliśmy się lepsi od youtuberów, śmialiśmy się z kulek w basenie, z przerysowanych twórców, podekscytowanych ścinaniem drzewa w Minecraft i nowym sklepem w Fortnite. To wynikało z niezrozumienia. Analogicznie jak ktoś mówi, że Wars of Shore, czy trudne sprawy to programy dla debili, tylko że publicznie. Insult komedii, luźne zaczepki w stronę twórców pojawiały się u mnie od zawsze. Traktowanie dyskusji i minidramek jako swojego rodzaju internetowej szermierki. Jedni reagowali śmiechem, inni zapraszali do wojenek. Jeszcze inni pisali do mnie, że nie chcą brać udziału i wtedy przestawali brać udział. Ze swojej strony nie czuję, żem kiedykolwiek z zimną krwią się na kimś wyżywał. A z większością ludzi, z którymi kiedyś zdarzyło mi się pozaczepiać, dziś mam neutralną lub pozytywną relację. Ostatnio sam Mandzio na żywo powiedział mi, że to dzięki rozmowie ze mną odkrył siebie i zaczął chodzić w rajtuzach. Bądź szczęśliwy, Łukaszu. Wiem, że teraz czasy mamy inne i teraz można tylko obiektywnie oceniać twórczość. I teraz można tylko obiektywnie oceniać twórczość, więc w obecnych czasach powiem. Że nigdy w życiu nic nie miałem do tych ludzi prywatnie. Po prostu wytworzona przez nich postać wydawała mi się pierdolonym gównem, a według mądrych głów, które wypowiedziały się na temat tej aferki, każdy ma jakąś kreację i trochę udaje, a więc tworzy. Każdy stały widz wie, jaki jestem, jaki prowadzę i prowadziłem kontent. Oni nawet zarzucają mi, że dziś być może jestem za miękki, a z kolei fala ludzi zainteresowanych z różnych źródeł po covidowych twierdzi, że jestem pojebany. I tak tkwię między tym młotem a kowadłem wśród różnych opinii różnych ludzi. Uch. Dobra, teraz zaczynamy do y. Chyba najbardziej rozdmuchana sprawa ze wszystkich. Reakcja publiki na donaty sprzed roku do szachisty to dowód na to, że nie warto stawać się lepszym człowiekiem. Sześć lub więcej lat w internecie, zależy jak liczyć, publicznego rodeo, niekiedy przesadzonego nawet w mojej obecnej tolerancji dobrego smaku, a z największą wrzawą spotkało się parę fejkowych donate'ów od zawiedzionego widza, żeby kończył streama, i wściekłego hejtera, który nie cierpi szachisty. Tu sobie jeszcze dopisałem, że w sprawie internetowych moralizatorów... Kolega Gimper uznał to zachowanie za obrzydliwe. Dzień później, dając lajka pod postem Nitra, wyśmiewającym potencjalny udar mózgu zawodnika Prime. A, no i po głębszym obadaniu tematu, nie było tam żadnych Enwardów czy defwishów, a przynajmniej nie z naszej strony. Niektórzy to wręcz myślą, że go zastrzeliłem i przeze mnie stracił szansę na zostanie streamerem. Otóż, moi drodzy, to był moment jego błyskawicznego zjazdu w dół. Zaczął się sypać jego wyidealizowany obraz u publiki i zaczęły wychodzić z niego wszystkie niesmaczne cechy, które sprytnie kamuflował, póki trwała hossa. A, no i dwa dni później na streamie powiedział, że dostawał prowokacyjne donaty z losowo generowanych e-mailów. Tego typu destrukcja konkurencji. Wiem, że może myślicie, że dniami zacierałem rączki i uknąłem całą intrygę. Ale prawda jest taka, że ktoś powiedział na Discordzie, że ogląda szachistę, a ten się wkurwia przez donate i czat go pierdoli. Więc, dla własnej uciechy, dołożyliśmy cegiełkę do trwającej już przez jego własnych widzów i innych troli nawałnicy. Czemu dla własnej uciechy? Zostawię powody dla siebie, bo to w tej sprawie nie jest istotne, a nie mam siły na kolejne zamieszania. To bardziej personalne pobudki niż chęć niszczenia konkurencji. No, moje na tamten moment zasłużył i miło się patrzyło na jego upadek. Trail. Pozwoliłem sobie posiadać własną opinię w jego temacie Tak jak co po niektórzy z was o Że to obrzydliwy grubas lub pedofil Albo że fagata to kurwa Może słusznie, może przedwcześnie Sam szachista do czasu wydawał się spoko gościem I wtedy niszczyliśmy go tym, że Luki i Wysocki grali u niego w turnieju Dziś jest mi to obojętne i życzę dużo zdrowia Serio nie czaję o co jest tyle krzyku w tym temacie I być może stąd moja pierwotna reakcja Prywatna, a być może faktycznie trochę zdrowia, rozrywka rodem z Twitchatu, żeby kogoś lekko podkurwić, która ostatecznie zmieniła tylko tyle, że. Teraz każdy nieprzyjemny donate jest traktowany pobłażliwie lub z żartem, że to ktoś od nas. Krok bliżej do tego, żeby internetem zawładnął pokój, a od nikogo nawet nie usłyszałem. Dziękuję. Poza tym, to był naprawdę ciężki okres w moim życiu. Nie mogłem pogodzić się z otaczającą mnie niesprawiedliwością, po tym jak Twitch przez pół roku obiecywał mi kontrakt na dziesiątki tysięcy dolarów, które planowałem przeznaczyć na godny start moich cudownych bratanków, a za pozostałość kupić ciepłe posiłki i odzież dla potrzebujących. Historię już znacie, byłem świadomie wodzony za nos i finalnie oszukany. Pieniądze zostały w rękach bezdusznej korporacji, a przez to dodatkowo straciłem motywację, żeby dawać uśmiechy setkom tysięcy ludzi na swoich transmisjach. Całe szczęście ten okres frustracji mam już za sobą, i jak przy wszystkich tego typu momentach bardzo wszystkich, bardzo wszystkich przepraszam za wszystkie złe uczynki, których dopuściłem się świadomie, lub też nie. Czasu może nie cofnę, ale teraz rozumiem, że te donaty były błędem i mogły urazić Bartosza, więc je zrefundowałem. W sprawie powrotu Rafoniksa i Pajaloka sytuacja wygląda następująco. Odpalali się w ten sam dzień, więc ciężko było nie usłyszeć o tych historycznych wydarzeniach i nie trzeba być geniuszem zbrodni, żeby wejść w te same godziny swoimi streamami. Praktyka stosowana świadomie, czasem mniej, przez streamerów od lat. Publika nie lubi ciszy, ja sam największe przyrosty na starcie miałem jak cała Polska streamerska była na evencie. Chyba PGA. Nie powiedziałbym, że streamy były specjalnie planowane pod te wielkie wydarzenia. Japczon poszedł do zoo, do którego miał iść, a Popo poszedł na wystawę naukową, co też miał zrobić już wcześniej. Rafoniks ostatecznie odpalił się następnego dnia i tak trafiając na kolejny, planowany wcześniej IRL stream Popo. Ot zrobili swoje streamy dzień wcześniej lub później. Niszczenie Rafoniksa mniej więcej wyglądało tak, widzowie. Grałem sobie w LOLa, ktoś mi mówi no co, Rafonik stream odpala. Ty to może odpalicie się w ten sam dzień. O. To, to, to POV, kurwa, sytuacji. Co mówił Słuchar na ten temat, to mnie mało obchodzi, ale poza tym sztyczkiem nikt się specjalnie przejmował konkurencją. Tym bardziej ze strony Rafonixa. I tak jest paranoikiem. Prawda jest taka, że duża część aktywnej społeczności Twitch TV jest wychowana przeze mnie i na czacie cała podłoga. Tu wystarczy zasiać ziarenko niepewności, żeby urosło to do takiej skali, że oglądać kogoś to wstyd, a to już wystarczająco skutecznie blokuje szansę na rozwój. Czy w związku z tym pojawiła mi się chęć internetowej batalii chociażby z Multim? Jego wezmę na przykład, bo i taka teoria spiskowa się pojawiła. Nie, ale przyznam, że chwilę byłem poddenerwowany, a to chyba nawet nie ze względu na Multiego, a na jego czat. Gdzie na przykład długo po żartach o spermolocika hulukiego zjadaniu spermy ze ściany przez holaka, stwierdzili, że teraz jest ich kolej. Tak to działa wszędzie i działało też chociażby u szachisty. Odłączają się jednostki z tego czatu i rozpowszechniają ideologie, teksty czy też memy wśród nieświadomych. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że potem jakieś biterurki z innych czatów wyzywają mnie i naszą publikę, jednocześnie śmiejąc się z rzeczy, które urodziły się na tym szatańskim czacie lub na moim streamie, jak chociażby. Na szybko dojenie po mnie mistera Krychy czy Hejki Tulenki u Multiego. Podzieliłem się tym z nim prywatnie i podsumuję rozmowę tak, że jak mam konkurować z kimś o widzów, to niech, ktoś, to, niech to będzie ktoś, to, ktoś taki. A Michał skutecznie wychowuje swoją publikę po swojemu. Musicie mi wierzyć, lub nie, ale kiedyś by mnie to mocno zabolało, bo wojenki internetowe i swój internetowy bastion traktowałem jak religię, i kiedyś to była sprawa życia i śmierci. Wiem, że chłopaki z YFL szanują moją robotę, są zaznajomieni z twórczością, są po prostu normalni i byli wobec mnie zawsze w porządku. Dlatego, mimo gigantycznego bólu, że się do mnie nie modlili na streamach, przełknąłem to i żyję dalej. Dziś już nie chcę mi się rozstrzygać, kto i ile podpierdali ode mnie różnych patentów. Od lat jestem najbardziej rozpoznawalnym twórcą na tej platformie, bo historycznie wprowadziłem nowe rzeczy i pokazałem ludziom, że streaming to nie tylko pokaz umiejętności grania w gry, ale przede wszystkim rozrywka dla odbiorcy. Nawet w karierze doczekałem się swojego czeskiego sobowtóra. Tutaj niektórzy mogą kojarzyć, ale pokażę jako ciekawostkę. A ja ja o to sobie, to... ja. Echem. Ja jestem szczęsty, jestem Adej. A dać kogoś z Pańskiego rządu, już ten pan... Dobra. Od razu utnę następne teorie spiskowe, że kogoś coś podobnego napotkało z naszej strony. Jakieś nieczyste zagrywki. No kurwa nie chłopaki, naprawdę dużo za dużo sobie dopowiedzieliście. Musicie mi zaufać, że gdybym chciał przyjąć internet, to wziąłbym sprytniejszych kompanów niż Lukiego O, niedorozwiniętą maszynę, a społecznego Drakulka, czy młodego z halitozą i prawdopodobnie streamował więcej niż 20 godzin w miesiącu. Naprawdę ktoś tekst z twitchową mafią traktuje poważnie. Obiektywnie patrząc, to nasze poczynania bardziej prowadzą do zniszczenia samych siebie. Jestem relatywnie zarobionym gościem, wciąż z dużymi perspektywami. Tak na to patrzę dzisiaj i naprawdę na tym się głównie skupiam. Ja już się nawet nie czuję streamerem, żeby szczególnie interesować się tym, co się dzieje na platformie. Zdarzało mi się robić złe rzeczy, ale to jeszcze nie znaczy, że jestem złym człowiekiem. I twierdzę, że zrobiłem porównywalnie więcej tych dobrych. Ale z kolei nie twierdzę, że jestem dobry. Po prostu żyję se po swojemu. Od siebie jeszcze tylko krótko dodam. Uważam, że większą krzywdę społeczną niż ja kiedykolwiek wyrządza każdy streamer reklamujący Kidropa. Ale dziś już optuję za tym, żeby samemu przyłączyć się do karudzeli. Akapit wyjebanie lukiego z ekipy, tu były jakieś ten? No, wyjebanie luki z ekipy. Nie będę każdej sytuacji między nami rozbijał na części pierwsze, ale to, że powiedziałem, że Luki mnie czasem wkurwia i jak tak dalej będzie, to przysięgam, że wyleci, to jeszcze nie znaczy, że wyleci. To być może ta moja ludzka strona, gdzie czasem potrzebuje się wyżalić i gdzieś ulokować swoje zdenerwowanie, czasem na wyrost. To jedna z akcji, która była impulsywna i trwała dwa dni, a Luki wie, do jakich z jego zachowań mam pretensje i raczej rozumiem, czemu mogłem być złym, bo sprawa idzie w coraz lepszą stronę. Rozwiązywanie spraw przebiega różnie, czasem się kogoś uspokoi, czasem się kogoś wyzywa. Czasem się spotkamy i przegadamy, czasem mi się nie chce drążyć tematu personalnych konfliktów i piszę do, nie wiem, na przykład Suchara Słuchaj stary, Luki pierdoli głupoty. A do Lukiego Słuchaj stary, Suchar pierdoli głupoty. Żeby za długo nie zostawali ze swoimi myślami. Ostatecznie moje ojcowanie chłopakom jest charytatywne. Tłusta maszyna, akapit. Japczan, japczan, japczan. Tak się zaczyna. Płakał mi w ramię, krzyczał na mnie, rozmawialiśmy setki godzin, a wciąż jest w stanie mnie zaskoczyć. Nie z powodu afer, czy czegoś z filmu Holaka, bo o wszystkim wiedziałem i za wszystko dostawał koleżeński opierdol. Miał epizody skromnego chłopaka, miał epizody kompletnego odjebania od kaski, Miał epizody śmiesznego ziomka, miał epizody nienawistnego skurwiela. Miał epizody pomocnego kolegi i miał też epizody na naczelnego podjudzacza. Jest impulsywny, na pewno głupiutki, ale z mojej perspektywy te ciemne epizody nie trwały długo. Czasem miał w tym kompana, często akurat holaka. Czasem pewnie sam nawet nie wie, co dokładnie mówi ani jak to brzmi. Wbrew pozorom nie kontroluję jego ruchów internetowych ani niczyich innych. Niektóre szoty na oferze z Multim czy Mandziem widzę pierwszy raz, bo ja zwyczajnie nie oglądam streamów. Czasem się mnie o coś zapyta, więc mu doradzę. Jabczan ma skłonność do pozwalania sobie na ciut za dużo i do wyjebanego ego. Być może dlatego, że nie otrzymywał za dużo nagan w związku z tym. Porównałbym go do małomiasteczkowego rasisty, który jak raz usłyszy, że coś jest złe, to już zdania nie zmieni. Kuba dalej wierzy, że po zgoleniu włosów odrastają mocniejsze i grubsze. No ale w końcu otrzymał karę od publiczności. I na ten moment ma jeszcze bana na Twitch TV. Na ile? Nie wiem, czy słusznie, nie wiem, bo to zależy na ile i za co. Być może to jakaś pokazówka, ale szczerze to osobiście się tym specjalnie nie przejmuję i myślę, że nawet jeśli to perm, to YouTube to i tak dla niego lepsze miejsce i do tego bardziej opłacalne. Ale to niezmiennie nasz kolega i wierzę, że wyjdzie mu to na plus jako człowiekowi i twórcy internetowemu. Miejmy nadzieję, że wróci silniejszy i mądrzejszy. I wy dobrzy ludzie XXI wieku też miejcie taką nadzieję, bo ludzi, którzy zbłądzili, należy resocjalizować i korygować, a nie skazywać na wieczne potępienie. Amen. Nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, to sprawa Jabczana i musi sobie ją sam w głowie poukładać, wyciągnąć wnioski i naprostować. Losowe teorie spiskowe jeszcze taki mam podpunkt. Zarzuty o to, że skłóciły lub trzymają nas razem pieniądze, czy coś takiego, są jak dla mnie do kosza. Przynajmniej z mojej strony. Musicie pytać chłopaków o ich szczere intencje. Ja nic nie biorę od chłopaków. Wiadomo, że są pola, na których taka relacja mi się opłaca, ale nie mamy podpisanych umów. O czym najlepiej świadczy to, że nasz były kolega się rozpierdala z uśmiechem na twarzy na temat swojej byłej sali tortur bez konsekwencji prawnych. Poświęciłem w roli mentora długie godziny na, indywi na indywidualne rozmowy z każdym z nich o ich problemach prywatnych, streamerskich, planach i tym podobne. Zawsze starając się skierować wszystkich na wspólny cel, balansując między byciem dobrym kolegą a liderem. Bo są też pola, na których mi się to nie opłaca lub cierpię wizerunkowo ale przez lata mogliście być świadkami naturalnego formowania się grupy. Widzieliście nowe twarze, towarzyszące problemy. To może czasem są głupki, ale to ostatecznie moje głupki i moje przedszkole, na które nie mam zamiaru się wypierdolić przy pierwszej, lepszej wpadce. Zamysł mu się pojawił, ale zrezygnowałem z niego, bo mi to wielkiej różnicy nie robi. Wyszedłem z założenia, że będąc po prostu w porządku, zdziałamy więcej, a chłopaki będą najbardziej zmotywowani, jak będą potraktowani sprawiedliwie i będą pracować przede wszystkim na siebie. Kasy z tego i tak nie byłoby wiele, a to, że nie byłoby ich tutaj, gdyby nie moja wstępna pomoc, to wie każdy. Jak widzicie, ta naiwność, czy też dobre serce względem kolegów. Być może powoli zaczyna mnie gubić, ale dalej wierzę, że to jednorazowa akcja. Teoria, że nastałem jabczana, żeby powoli niszczył Yang multiego, czy mandzia, czy szachistę, której nie kłam kompletnie, bo raz jestem sprytnym socjopatą, a raz próbuję niszczyć komuś karierę rękami grubego. Jedno się z drugim nie klei. Następna i ostatnia, która wyszła w sumie przez Suchara, ale i tak się odbiła jakimś szerokim echem i ludzie dalej tego nie rozumieją, to jest zablokowanie walki Holakowi. Holak, ale nie tylko, dostał propozycję od Highliga tylko dlatego, że był w narożniku Jabczana, a dobrze sprzedaliśmy pay-per-view. Oni nie ogarniali internetu, nawet nie wiedzieli, kto to jest. Chcieli po prostu, żebyśmy my, jako grupa, nie poszli do Fame, więc rzucali abstrakcyjne kontrakty na walki, które według mnie nawet by się nie odbyły. Mnie to nawet zaoferowali półtora, półtora miliona. Ja już wcześniej byłem dogadany z Fame, w momencie jak Japszan walczył, że do nich idę i idzie cała grupa. Chłopaki o tym doskonale wiedzieli i akceptowali ten fakt, ale zaczęli się sprzeciwiać, jakim zabłysnęła możliwość zarobienia pieniędzy z Heilik. Mieliśmy być w jednej federacji i tam ewentualnie według priorytetu walczyć. I tak w związku z tym zawalczył Popo, zawalczył Japczan, i teraz walczę ja. Pozycja Holaka była żadna. O osób z naszej grupy, które bardziej zasłużyły na te szanse, było więcej. I to zgodnie z wcześniej ustalonym planem, a nie zastrzykiem pazerności. Podpunkt cringe czy też akapit. Pewnie się zastanawiacie, co, jest, co się tutaj kryje takiego. No więc tak, cringe. Slash yikes Holak, dzień po swoim materiale, był już podpisany w innej agencji influencerskiej, w innej. Był podpisany, no my nie mieliśmy żadnego, żadnych, żadnych umów. Dostałem też trzy informacje w pewnym temacie. Jedna, że w tym samym tygodniu, w którym Holak wrzucił swój filmik, był już na rozmowie z Freak Federacją. A dwie kolejne, że już jest podpisany i ma przeciwnika na najbliższą galę. Co dalej. Naprawdę nie mogę myśleć o Holaku Inaczej niż tak, że kompletnie Ochujał Dowód w sprawie Ochuje nie jeden Dwójki nie no, będzie Napierdolę twojego streama Teraz i... Sam nie wiem co powiedzieć Pamiętam bo... jak wiele razy Rozmawialiśmy na te tematy Płakaliśmy w dwójkę, czy to w Warszawie piliśmy wódkę, we Przez to tak naprawdę piliśmy. Mówisz, że to jest nieprawda, że wiele rzeczy jest nieprawda. Przestań w końcu bronić tego człowieka. Pokaż naprawdę, on kurwa jest. Powiedz im, ciągle kurwa go bronisz. Ty naprawdę nie pamiętasz, ile my przez to przechodziliśmy. Nic nie pamiętasz. To poszło za daleko, ja też. Teraz ja się trochę wstydzę i. Tak. Wyżarło mi kurwa mózg, widzowie. Wyżarłem mózg, nie pamiętam w ogóle żadnych sytuacji. Kurwa, mać no. Czego. Czy, kogo ja bronię, Marcina? Człowieka, który przychodził do mnie, spotykaliśmy się i gadaliśmy, kurwa, co zmienić, co jest nie tak. Kurwa. No, nie mogę myśleć o Holaku inaczej niż tak, że kompletnie ochujał. Już jebać te wróżki i kama sutre gwiazd. Nie wierzę w jego intencje i nie wiem, kto mu doradza w tych karierowych poczynaniach. Kłamie na filmiku w kontekście wielu spraw, z czasem i wypowiedziami chłopaków jego film ma coraz mniej sensu. Kłamie na późniejszych storkach na Instagramie, że nie pudałem mu ręki. Właściwie to chuj wie po co, bo to byłby wystarczająco wymowny gest, żeby nie kibicało mi dwa miesiące później na walce, a tak się jednak nie stało. Płaczliwe i desperackie wołanie Piotrka, z którym jak twierdzi, miał najlepszy kontakt, a sam po po sytuacji twierdzi tyle, że cholak wpierdolił mu kosę w plecy i sprzedał nas za pieniądze. W związku z sympatią, którą niegdyś go darzyłem, naprawdę zalecam, żeby zasięgnął pomocy specjalisty. Najprawdopodobniej zrobił to tylko dla pieniędzy i chwili szumu wokół siebie. Nie mam zamiaru więcej poruszać tematu tej afery i nie obchodzą mnie kolejne ruchy cholaka. Jak chce to nie niech gada do ściany, w razie czego moja odpowiedź to Jebać wynosicieli, wszystko to mistyfikacja i fotomontaż. Kategorycznie zaprzeczam, ja bym tak nigdy nie zrobił. Holak to oszołom i mam depresję. Ze swojej strony uważam, że wyjaśniłem wszystko, co było do wyjaśnienia i mam nadzieję, że nie muszę mówić, że przez to, co zrobił, każdy miły gest w kierunku holaka, jestem zmuszony traktować jako niemiły w moją stronę. W moim życiu to wszystko nic nie zmienia. Jak mówiłem, dla mnie to ani nie są nowe rzeczy i dalej trochę nie czaję że musiałem się z nich tłumaczyć. Według mnie ludzie zbyt wiele dopowiedzieli sobie sami, rozdmuchując to do niezdrowych rozmiarów. Ale ich rozumiem. Dla wielu osób opcja obalenia potężnego i złowrogiego dyktatora Ksaja jest kusząca lub też korzystna. No i najważniejsze, gdzie są kurwa moje cztery koła? Koniec. Dobra, ja spierdalam. Kto po mnie odpala? Młody? Idę widzowie kurwa trenować i robić inne rzeczy. Jak podłączę kompa, to będą normalne streamy. Eee, no, ale póki co było jak było. Nawet już jadę na sparingi do innego miasta. Rozumiecie to? To już brzmi poważnie. Dobra. Eee. Piszę na Discordzie. Napiszcie mi, kto odpala. Dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście, buźka eee. po odpala. To odpalaj. Bo hosta daje. Was, widzowie. Yy. Co tu więcej powiedzieć? Zobaczymy się w przyjemniejszych okolicznościach. A, czekajcie, prezent od widza. No tak. Ja pierwszy, zapomniałem. Już jest szansa na przyjemniejsze okoliczności. Najpierw jest liścik. Taka, taką ma okładkę. Przeczytam go wam. W pierwszej kolejności wszystkiego najlepszego. Dużo tostów z serem i aby Luki nie opuścił cię aż do śmierci. Skromny prezent dla skromnego człowieka. Eee, dobra, dalej już jednak nie będę czytał. <laughs> Jeszcze tutaj jest rysunek od niego. Pokażę na no szybko, żeby nie złapał fokus na tekst. O! Tu jest Mystery Box 100% rare drop. I to są widzowie hm. emotki z kartonu namalowane. Nie wiem jak zrobione dokładnie, ale widziałem, że nagrał filmik, jak je robił. Stare emotki jeszcze nie, a już niedługo będą nowe. Nie wiem. No. Jak wam pokazać wszystkie. Myślę, że ta jest najważniejsza. Eee... No i jakieś słodycze jeszcze, nie? Mini jaja z Milki. Ale ja jestem na diecie. Jak wiadomo, w związku z waleczką. Także na razie się nie skuszę. Eee, czekajcie, jeszcze wezmę ten liścinek. Zgubiłem go. Na, na Twitchu ma kolega Nick bananowy Mentos z podłogą na środku. A jakby ktoś chciał zobaczyć jak robi sobie itemy z z motki, to może zerknąć na kanał na YouTube Roses. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Postawię sobie pewnie tu na półeczce. Zaraz obok dywaniku od widza, który już niedługo leci na ścianę. Yy, no i pokczam dla Ciebie. Odpalił już popo? No, dobra, to idźcie się bawić widzowie Dobrze do Piotrka Albo niedobrze, albo nie idźcie się w ogóle bawić Jesteście wolnymi ludźmi yy, Piotruś na pewno Was ugości Być może coś tam grają w Minecraftika, albo coś No Wszystkim dziękuję I buziaczki Ride right, popo Popo, on ma popo Czy jakieś są podłogi tam po, 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 prostu, po. A, i dziękuję za wszystkie subiki i ciki, ale było, były zmutowane alerty, więc. No. Więc. No, na następnym streamie przeczytam, na drobie. Dobra, yy, daję hosta dla Piotrusia. Dziękuję wszystkim pięknie. Yy, do zobaczenia następnym razem. Cześć, i cześć. trzymajcie się. Po. A jestem jeszcze tu? ta? A to muszę skończyć streama sam, ta? No dobra. To na